Wojewódzkie Rady Miejskiej. Serdecznie witam pana burmistrza, panią sekretarz. Serdecznie witam pracowników Urzędu Miejskiego, naczelników urzędu. Serdecznie witam dyrektorów, kierowników podległych jednostek. W sposób szczególny na dzisiejszej sesji witam radnego sejmiku pana Michała Kuzarskiego oraz przewodniczącą Rady Powiatu panią Stanisławę Pakas. Witam mieszkańców miasta. Szanowni radni, stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 12 radnych, ale mimo to jesteśmy władni podejmować wszelkiego rodzaju uchwały. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt 3. Przyjęcie protokołu sesji nr 44 z dnia 25 września 2014 roku. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza spraw gminnych z sesjami. Punkt 5. Ocena sytuacji rodzin z dziećmi, problemy opiekuńczo-wychowawczej, sposób rozwiązywania. Punkt 6. Podsumowanie kadencji 2010-2014 burmistrza miasta Chojnowa. Punkt 7. Podjęcie uchwał. Uchwała zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. W sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legnica, Gminą Miejską Chojną w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania prawosławnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy. W sprawie zmiany budżetu miasta Chojnowa na 2014 rok. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Punkt 8. Przedstawienie informacji o wysokości ceny żyta stanowiącej podstawę do uzgadnienia wysokości podatku rolnego na 2015 rok podanej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i po punkt B wysokości ceny drewna stanowiącej podstawę do uzgadnienia wysokości podatku leśnego na 2015 rok podanej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Punkt 9. Analiza oświadczeń majątkowych. Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11. Informacje i komunikaty przewodniczącego rady. Punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 13. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. Punkt 14. Sprawy różne. Punkt 15. Zamknięcie obrad. Bardzo proszę, czy ktoś z radnych chce się odnieść do porządku obrad? Jeśli nie ma, ja mam propozycję na prośbę burmistrza. Proponuję zamianę kolejności punktów. To jest po sprawozdaniu burmistrza z pracy między sesjami punkt podsumowania kadencji 2010-2014, czyli ten punkt jest w chwili obecnej jako punkt 6, proponuję go jako punkt 5, a punkt 5 ocena sytuacji rodzin przesunięcie na jako punkt 6. Bardzo proszę o przegłosowanie mojej propozycji. Kto z radnych za zmianą kolejności punktowej porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Na pewności nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że moja propozycja została przyjęta jednomyślnie. Przeczytam teraz porządek obrad po zmianach. Punkt 3. Przyjęcie protokołu sesji nr 44, punkt 4. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami, punkt 6. Punkt 5. Ocena, przepraszam, podsumowanie kadencji 2010-2014 burmistrza miasta Chojnowa. Punkt 6. Ocena sytuacji rodzin z dziećmi, problemy opiekuńczo-wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania. Punkt 7. Podjęcie uchwał. Punkt 8. Przedstawienie informacji o wysokości ceny żywca i wysokości cen drewna. Punkt 9. Analiza oświadczeń majątkowych. Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11. Informacje i komunikaty przewodniczącego rady. Punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje
i zapytania radnych. Punkt 13. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. Punkt 14. Sprawy różne. Punkt 15. Zamknięcie obrad. Bardzo proszę o przegłosowanie tego porządku obrad. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Przystępujemy do jego realizacji. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół był wyłożony i jest w biurze rady. Myślę, że radni się z nim zapoznali. Bardzo bym prosił o przegłosowanie, czy o przyjęcie tego protokołu. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu w poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Dla pana przewodniczącego, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie, dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednomyślnie. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, zaproszeni goście, drodzy internauci. Przedstawiam sprawozdanie z pracy burmistrza miasta Chojnowa w okresie od 25 września 2014 do 22 października 2014, a złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014. Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego między innymi. Kontynuowana jest przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wykonywane są m.in. następujące prace. Pokrycie dachów dachówką karpiówką, docieplenie płytami styropianowymi, elewacji, montaż drzwi wewnętrznych, lisowanie ścian i wykonywanie posadzek z płyt ceramicznych, malowanie pomieszczeń, montaż parapetów granitowych oraz budowa drogi dojazdowej do ramy. Trwa modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i budową sali do skłosza szkoły podstawowej nr 4. Trwa budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z modernizacją boiska na stadionie miejskim. Zakończono budowę linii energetycznych z punktami oświetlenia ulicznego w następujących ulicach: Bielawska Solskiego, Samorządowa Aleja Lipowa, Kilińskiego Park Piastowski Aleja Główna, Parkowa Droga Dojazdowa do Kompleksu Garaży wraz z wymianą 15 słupów oświetlenia drogowego ulica Kilińskiego i 7 słupów oświetlenia parkowego ulica Maczka Łokietka. Trwają procedury odbiorowe. Podpisano umowę o roboty budowlane z wykonawcą na rozbudowę sieci oświetlenia wnętrza kwartału w rejonie ulic Witosa, Kolejowej, Kościuszki i Placu Dworcowego. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę przebudowy ulicy Południowej. Trwają prace dotyczące koncepcji budowy żłobka miejskiego oraz modernizacji dworca PKS wraz z budową wiaty przystankowej. Przeprowadzono równanie dróg gruntowych ulica Fabryczna, Broniewskiego, Kusocińskiego, Bielawska. Zakupiono kruszywo bazaltowe w celu wyrównania i utwardzenia dróg gruntowych. Na terenie zielonym w rejonie Morskiego Oka posadzono róże pnące. Sukcesywnie przygotowuje się miejsca do posadzenia drzew przy ulicy Słowackiego i ulicy Sienkiewicza. Planowane nasadzenia wiosna 2015, około 30 sztuk drzew. Zakończono realizację umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnowie na zatrudnienie pracowników interwencyjnych. 6 meliorantów i 3 robotników gospodarczych. Zakończono realizację umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnowie na organizację stażu dla 2 osób bezrobotnych w zawodzie robotnik gospodarczy. Wykoszono tereny zielone nieobjęte przetargiem na całoroczne utrzymanie. Zakończono roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 4, malowanie sal lekcyjnych oraz wymianę płytek ceramicznych w toaletach. Wymieniono płytki ingresowe, dojście do Urzędu Stanu Cywilnego.
Zamontowano ogrodzenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na granicy z działką przeznaczoną do sprzedaży od strony ulicy Dąbrowskiego. Kontynuowane są prace malarskie w auli gimnazjum nr 2. Na cmentarzu komunalnym przystąpiono do wyrównania alejek gruntowych tuszywem bazaltowym. Zamontowano nagrobek granitowy na grobie byłych mieszkańców Kojowa, ekshumowanych z terenu dawnego cmentarza przy ulicy Długosza. Na bieżąco wykonywane są prace porządkowe. Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska między innymi sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę podzabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Samorządowej za cenę 50 500, działkę podzabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Mynarskiej za cenę 37 370 zł, nieruchomość niezabudowaną położoną przy ulicy Samorządowej, a przeznaczoną pod usługi komercyjne za cenę 90 900 zł, działkę pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Słowiańskiej za cenę 59 590 zł, działkę pod zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ulicy Dąbrowskiego za cenę 98 980 zł, ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż. Nieruchomości zabudowanej garażem przy ulicy Witosa, dwóch działek pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Witosa. Wydano 15 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydano dwa postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek położonych przy ulicy Zielonej, ulicy Zapolskiej, pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Z zakresu nadzoru nad gospodarką drzewostanem przy ulicy Baczyńskiego wydano decyzję zezwalającą na usunięcie dwóch drzew zagrażających gatunku świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia czterech drzew. Przy ulicy Gronieckiego wydano decyzję zezwalającą na usunięcie dwóch zagrażających drzew gatunku świerk i jednego drzewa gatunku tuja dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia sześciu drzew. Przy ulicy Kolejowej wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażających drzew gatunku świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia dwóch drzew. Przy ulicy Parkowej wydano decyzję zezwalającą na usunięcie usuniętego drzewa gatunku klon dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rejon Legnicy, z obowiązkiem nasadzenia dwóch drzew. Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich między innymi dodatki mieszkaniowe. Przyjęto 47 i rozpatrzono 35 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Przyznanie dodatki mieszkaniowe na kwotę 5 401 zł 29 groszy. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w miesiącu październiku na kwotę 38 198 zł 3 grosze. Dodatki energetyczne. Przyjęto 32 i rozpatrzono 22 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Dowody osobiste. Przyjęto 139 wniosków. Wydano 115 dowodów osobistych. Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego między innymi wydano 10 decyzji administracyjnych, 7 zaświadczeń do ślubu konkordatowego, sporządzono 2 akty urodzenia, 9 aktów małżeństwa, 5 aktów zgonu. Załatwiono 110 spraw z Biurem Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz 105 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego. Sprawdzono około 90 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Z zakresu Wydziału Organizacyjnego Oświaty i Zdrowia między innymi zarządzenia dotyczyły powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Brzozowej i Racławickiej jako ciągów pieszo-jezdnych w ramach połączenia układu komunikacyjnego pieszego z nowo wybudowaną płatką na rzeką Skorą w Kojonie. Przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy miasta Kojonowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Zmiany układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 września 2014. Zmiany w budżecie miasta Kojonowa na 2014 rok.
Przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne będące własnością gminy miejskiej Chojnów, mieszczące się w budynkach położonych przy ulicy Legnickiej 66, Kościuszki 31 i ulicy Wolności 7 oraz ogłoszenia wykazu. Przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 11 w Chojnowie wraz z oddaniem użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz ogłoszenia wykazu. Zmiany nieruchomości dokonane w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę w ulicy Baczyńskiej. Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z budową linii energetycznych z punktami oświetlenia ulicznego w ulicach Bielaska Śląskiego, Samorządowa, Chilińskiego, Park Piastowski, Parkowa, naszym ludziom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to proszę przed radnej jakieś pytania z zakresu sprawozdania. Proszę radny. W Piszu mam pytanie z zakresu działu rozwoju gospodarczego. Kiedy planujemy zakończenie modernizacji sali gimnastycznej szkoły nr 4? I następne pytanie było z zakresu działu gospodarki gruntami stanu środowiska. Punkt 4 również w podział działek przy ulicy Zapolskiej. Bardziej mnie to interesuje, o co tam chodzi. Czy to budownictwo jedno rodziny, czy coś tam innego planujemy? Chciałbym zapytać. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, dotyczące modernizacji sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 4. Te prace powinny być zakończone do końca tego miesiąca i początku miesiąca listopada dzieci z tej szkoły, młodzież, dorośli, mieszkańcy będą mogli korzystać z tej sali gimnastycznej i sali do skłosza, która również będzie dostępna. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to proszę panią naczelniczkę Wojciechowicz o wyjaśnienie. Za Polską, po prostu jej nie było na mapach. Okazało się, że była na mapie zasadniczej, nie było na mapie ewidencyjnej. Dlatego został dokonany podział w celu wydzielenia jej. To, co jest faktycznie w terenie, żeby było uporządkowane, czyli była wydzielona działka i była załatwiona ewidencja. Proszę, czy jeszcze radni mają pytanie? Proszę radny przestał. Panie burmistrzu, mam pytanie tylko odnośnie modernizacji wiatru. Dworca PKS-u, tego żłobka, który będzie prawdopodobnie przyszły plan. Bo nie wiem, czy tam wykupiliśmy ten plac, czy to co nam przekazane, bo tam będzie chyba to mało, że to PKS-u. Nie. No co, jeżeli chodzi o plac dworcowy, to on już od ładnych paru lat jest własnością miasta. Jest to nasz plac. W tej chwili trwają prace związane nad przygotowaniem koncepcji pod przyszły projekt, jak ten dworzec powinien w przyszłości wyglądać, jak i również z wybudowaniem nowej wiaty przystankowej, która tam powinna się również zmieścić, jak i również dodatkowe miejsca parkingowe. I w tym momencie wtedy zlecimy wykonanie projektu technicznego i to będzie w najbliższych latach do realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o drugi temat, to jest podobna sytuacja. Rozmawiamy z różnymi autorami projektu, żeby wypracować jak najlepszą koncepcję budowy żłobka. Taka instytucja w naszym mieście jest potrzebna. Trudno nam w tej chwili mówić dokładnie o lokalizacji. To sprawdzamy i chcielibyśmy w tym momencie wykorzystać środki w ramach regionalnego programu operacyjnego, które na pewno takie będą, jak i również środki krajowe, w szczególności tutaj z Ministerstwa Zdrowia, czy jakieś inne środki celem zbudowania tego obiektu. Ale tak i razy mniej więcej w którym rejonie? Chodzi o osiedle? Czy jest naprawdę trudno w tej chwili dokładnie powiedzieć. Jest kilka lokalizacji i my te lokalizacje sprawdzamy. Jeżeli trzeba będzie zmienić plan, będziemy starać się też zmieniać plan, bo tutaj nie będzie niedobrości. Dobrze, na pewno w najbliższych latach zakładam, że w ciągu 2 lat taka jednostka w naszym mieście powstanie. Bardzo proszę, czy jeszcze są jakieś pytania do burmistrza? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę o wstąpienie do następnego sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście.
drodzy internauci. Przedstawiam Państwu sprawozdanie z pracy burmistrza miasta Chojnowa za lata 2011-2014, złożone na sesji Rady Miejskiej Chojnowa 23 października. Jakże ważne sprawozdanie, które pokazuje naszą wspólną pracę ostatnich 4 lat na rzecz naszego miasta i mieszkańców. Szanowni Państwo, w zakresie inwestycji wykonano m.in. następujące zadania. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulic Astyka Południowej i Złotoryjskiej. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 198 tysięcy złotych. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ulicy Słonecznej. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13 400. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ulicy Krótkiej. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 19 100. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Słowiańskiej. Dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 35 tysięcy złotych. Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Kopernika i Gminskiej. Adaptacja domu Szrama na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Inwestycja uzyskała tytuł Dolnośląskiej Budowy Roku 2012. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 2 101 141 zł. Rewitalizacja centrum miasta obejmująca budowę ulic i chodników, fontanny z pomnikiem tkacza i oświetlenia ulicznego w ulicach Rynek, Grodgera, Legnicka, Księdza Ścigiennego. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3 925 824 zł. Było to 69% kosztów. Inwestycja wyróżniona w 10. edycji konkursu Dolnośląska Budowa Roku 2012. Termomodernizacja budynku przedszkola miejskiego nr 3 i kapitalny remont dachu. Prace konserwatorsko-remontowe zabytkowej baszty Tkacz. Dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 269 071 zł. Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i hydrantowej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 4. Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ulicy Bielaskiej do ulicy Gmielnej. Rozbudowa cmentarza komunalnego, wykonanie oświetlenia, budowa alejek około 2400 m2. Budowa nawierzchni ulic Bielaskiej wraz z oświetleniem drogowym, Konopnickiej, Orzeszkowej, Krótkiej, Brzozowej, Racławickiej i Południowej w trakcie realizacji. Budowa zespołu zatok parkingowych przy ulicy Sikorskiego na 57 miejsc postojowych. Wymiana nawierzchni chodników w ulicach Wojska Polskiego i Szpitalnej, a na podstawie porozumienia z powiatem legnickim modernizacja chodników w ulicy Chmielnej, Piotra Skargi i Goleszańskiej. Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą i demontaż kładki wyłączonej z użytkowania. Budowa ciągu pieszojezdnego w ulicach Brzozowej i Racławickiej z instalacją dodatkowego oświetlenia. Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego, Morskie Oko. Montaż fontanny pływającej, wykonanie oświetlenia, plaży, boiska do siatkówki plażowej, trawników i alejek. Wykonanie szkolnej placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 i przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach projektu rządowego Radosna Szkoła uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej łącznie w wysokości 127 700 zł.
montaż wraz z ogrodzeniem ogrodu zabaw przy ulicy Wieśniańskiego i ulicy Litowskiej. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i budową sali do squasha w Szkole Podstawowej nr 4. Dofinansowanie uzyskane z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 200 tysięcy zł i dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki 100 tysięcy zł. Budowa przyłącza gazu składowiskowego na wysypisku Biały i zakup analizatora biogazu. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 tysiące zł. Wykonano oświetlenie uliczne w ulicach Zielona, Bielacka Sorskiego, Samorządowa przy Alei Lipowej, Parkowa, droga do kompleksu garaży, w Parku Piastowskim przy Alei Głównej i wymieniono 22 słupy oświetleniowe w ulicy Kilińskiego oraz w ulicy Maszka Okienka. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kojnowie. Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ulicy Małopolskiego w ramach dofinansowania z Funduszu Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 6 519 630 zł. Dofinansowanie 84,99% kosztów inwestycji. Wykonanie nowoczesnej sali kinowej, koncertowej, kręgieli, nowych pracowni ceramicznej, muzycznej, teatralnej i tanecznej. To będzie się znajdowało w tym obiekcie. Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska miejskiego, dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 331 500 zł. Prace trwają. Podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę sieci oświetlenia wnętrza kwartału w rejonie ulic Witosa, Kolejowej, Kościuszki i Pasu Wyborcowego. Trwają procedury dotyczące wyboru wykonawcy na remont dachu zabytkowego grobowca na cmentarzu komunalnym. Opracowano następujące dokumentacje projektowe. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pod tytułem Projekt zagospodarowania stawu w Kojnowie. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu dachu zabytkowej kaplicy grobowej na cmentarzu komunalnym wraz z pozwoleniem rządowym. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenów w kwartale ulica Kolejowa, Kościuszki, Witosa, Plac Dworcowy, budowa oświetlenia, dróg dojazdowych, parkingów, urządzenie zieleni. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w budowie sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla planowanego zespołu domów jednorodzinnych przy ulicy Sikorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Mickiewicza, Witosa, Małopolskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Niemcewicza z włączeniem kanalizacji do istniejącej komory w ulicy Niemcewicza. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ulic Rejtana, Broniewskiego, Rejmonta, Ogrodowa. Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Leśna, Wrzosowa. Inwentaryzacja budowlana datu budynku przedszkola nr 1 wraz z kosztorysem inwestorskim dachu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i budowy wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku gimnazjum nr 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i bocznej z przepokopią ścieków oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w celu uzbrojenia działek budowlanych. Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 125 460 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków koliszowych. Aglomeracja Kojnów. Zakupiono i przekazano do Wojewódzkiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej samochód skrzyniowy wielofunkcyjny z dźwigiem oraz platformą do odbioru odpadów zebranych selektywnie. Miasto sfinansowało wymianę 676 okien w budynkach komunalnych na kwotę 502 213 zł.
Miasto przekazało środki finansowe w wysokości 672 884 zł na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Udział gminy. Jak Państwo zauważyli, nasza praca nie polegała tylko na tym, aby realizować inwestycje zaplanowane, natomiast dołożyliśmy wszelkich starań i tak robiliśmy cyklicznie co roku, realizując projekty pod przyszłe realizacje. I już dzisiaj możemy powiedzieć, że w następnym budżecie będzie kilka inwestycji przygotowanych w latach 14 czy 13 roku, a które będą realizowane w 2015. A więc staraliśmy się w pewnym ciągu sukcesywnie realizować te inwestycje, zdobywając środki finansowe pozabudżetowe. Tych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo, które będziemy mogli zrealizować. Ja tylko dam taki przykład. Gdybyśmy nie byli przygotowani projektowo, nie mieli pozwolenia na budowę miejskiego, dotyczy to Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, proszę Państwa, nie mogliśmy złożyć wniosku. A my byliśmy jedynymi z nielicznych, którzy byli przygotowani. Taki konkurs został ogłoszony, mogliśmy aplikować te środki. Dzisiaj możemy mówić o wielkim sukcesie, ponieważ pozyskaliśmy 6,5 miliona złotych na realizację tego zadania. Stąd decyzja zawsze była taka, że co roku sukcesywnie realizujemy projekty do realizacji w latach następnych. Teraz poproszę Panią Basię o krótką prezentację tych inwestycji, które były realizowane właśnie w tych latach. Borys.
wprowadza wodę do miasta. Ulica Bielaska, która w przyszłości będzie połączona z ulicą Kraszewskiego w kierunku Białej Okitek. To jest właśnie ulica Bielaska. Kręgielnia,
oświaty, kultury, spraw obywatelskich i promocji.
Wydano 34 decyzje w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w związku z nauką zawodu młodocianego pracownika na kwotę 266 369 zł. Wydano 1102 decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów na kwotę 566 784 zł. Uchwalono zasady przyznawania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, stypendiów naukowych i artystycznych oraz nagród sportowych. Przyznano stypendia i nagrody na kwotę 19 400 zł. Przeprowadzono 10 postępowań kwalifikacyjnych o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Rozpatrzono wnioski i przyznano dla nauczycieli 18 nagród burmistrza miasta Chojnowa. Zawarto porozumienie z gminą wiejską w sprawie finansowania zadań oświatowych dotyczących realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5- i 6-letnie oraz obowiązku szkolnego przez uczniów będących mieszkańcami gminy Chojnów w przedszkolach i szkołach podstawowych miasta Chojnowa. W mijającej kadencji nasze miasto otrzymało kilka prestiżowych nagród. Na przykład w aulie Uniwersytetu Jagiellońskiego miałem zaszczyt odebrać certyfikat samorządowego lidera edukacji za ponadprzeciętną aktywność na rzecz rozwoju edukacji na poziomie lokalnym. Zostaliśmy docenieni za ilość i rozmiar miejskich inwestycji w oświacie, za budowanie basenu, wyposażanie szkół w sprzęt multimedialny i za realizację ciekawych projektów edukacyjnych. Między innymi dotyczy to finansowania przez samorząd nauki pływania dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz za wspieranie inicjatyw Młodzieżowej Rady Miasta. Sprawy obywatelskie. Dowody osobiste. Przyjęto 5209 wniosków, wydano 5066 dowodów osobistych, wydano 599 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego, przeprowadzono 121 postępowań administracyjnych, przyjęto 408 aktów urodzeń, 485 aktów małżeństwa, 525 aktów zgonu, dodatki mieszkaniowe. Rozpatrzono 2381 wniosków. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2 237 963 zł. Dodatki energetyczne. Rozpatrzono 268 wniosków. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 12 347 zł. Sprawy wojskowe. Do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się 329 osób. W okresie minionej kadencji przekazano dotację w wysokości 608 tysięcy dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań w ramach konkursu OFE. Dofinansowano przychodni rejonowej zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 79 287 zł. Muzeum Regionalne wydało książkę Chojnowianie Znani Zasłużeni 1945-2010, część pierwsza. Miejska Biblioteka Publiczna wydała Almana Chojnowskiego Klubu Literackiego Wyrazić Siebie. Opracowano miejski kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Szkoła podstawowych i gimnazja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejskiej Bibliotece Publicznej zrealizowano projekty ze środków europejskich i krajowych łącznie na kwotę ponad 1 miliona 118 tysięcy złotych. Teraz poproszę Pani Basię o prezentację, natomiast Państwa Dyrektorów, będzie prezentacja dotyczyła jednostek o kilka zdań. Proszę Pan Dyrektor Prodes. Pokazuje zarówno dzień codzienny dla zagrożonych zdrowia, ale to, w czym się znajdujemy na co dzień. Pokazujemy więc na początku naszej prezentacji sekcje, które funkcjonują. Jest ich naprawdę dużo. Grupy teatralne, kabaretowe, taneczne,
jak to tak prosimy, to no, postępowało. Taka grupa najmłodsza. Patrzcie Państwo na liczby dzieci, które biorą udział w tych zajęciach. Około 400, nawet więcej niż 400 osób tygodniowo pojawia się w ośrodku na różnego rodzaju zajęcia. Mamy kilka grup teatralnych, odwołujących się głównie do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale także przedszkolaki biorą udział. Wyjeżdżają i co najważniejsze, wracają z tych wyjazdów, jeżeli jadą gdzieś na turnieje teatralne, z miejscami, z nagrodami. To znaczy, ta praca jest pozytywnie doceniana tutaj na dole przez nas, ale gdzie indziej chętnie angażują się też rodzice i spore grupy dzieci przyprowadzają na te zajęcia w tej chwili korzystanych z pomieszczeń w domu Szrama. Wcześniej było to oczywiście przy ulicy Małakowskiego, no i w roku następnym zakładam, że mamy przy ulicy Małakowskiego, będziemy funkcjonować i działać. No, także takie konkursy indywidualne, w których brała udział młodzież przygotowana przez naszą instruktorkę, także z sukcesami na arenie głównie Dolnego Śląska, grupa kabaretowa. Akurat w tej chwili w związku z remontem zawieszona, jak gdyby nie mogło jeszcze nie spróbować, ale kiedy wrócimy na temat polskiego z pewnością będą te zajęcia miały znowu miejsce i jak Państwo widzicie, tych nagród i wyróżnień pierwsze, drugie, trzecie miejsca uzyskiwane na przeglądach nie tylko tym naszym, czyli na PKS-ach, ale także gdzie indziej. Od jakiegoś czasu próbujemy przekonywać do siebie także dorosłych, także dorośli poza jednorazowymi imprezami, na których się pojawiali, korzystali zdecydowanie mniej z ofert ośrodkowych. Mamy tego dużo więcej przy okazji zajęć na Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na przykład też nie tylko ta liczba osób dorosłych, która pojawia się na tych stałych zajęciach, jest co roku wyższa i to bardzo, bardzo nas cieszy. To już słynie chyba, jeżeli chodzi o ofertę kulturalną, często z tańca. Tu rzeczywiście na ogólnopolskich zawodach bardzo często zdobywamy pierwsze, drugie lub trzecie miejsca. Zespół Karambol i jego tego rodzaju zmiany to na dzień dzisiejszy około 90 młodych osób, przy czym to corocznie się zmienia. Wiadomo, że te osoby starsze, które kończą gimnazjum, przestają przychodzić, natomiast pojawiają się młodzi. W tym roku na nabór tych najmłodszych, czyli w wieku od 4 do 6 lat, pojawiło się około 50 osób. 50 dzieci, no bo z rodzicami. Tak duże jest zainteresowanie akurat tą drogą rekreacji, spędzania wolnego czasu. Także chyba częściowo dlatego, że sporo tych sukcesów właśnie na arenie ogólnopolskiej i dużym uznaniem cieszy się także nasza impreza. W tym roku mieliśmy akurat jubileuszową, 15. Stonogę, tak to kiedyś nazwano. I ta Stonoga to ponad 1000 nut, które pojawiają się na parkiecie za każdą osłonę. Zdjęcia z wyjazdu do Wrocławia, jeśli dobrze pamiętam. Sosnowiec. To zdjęcia z brzegu. My mamy Stonogę, oni mają Gotwicę. Każdy próbuje znaleźć jakąś formułę, także w nazwie. Instruktorka, czyli Zderska, przygotowuje też solówki i duety. Tu wspominałem wcześniej Uniwersytet Trzeciego Wieku. Naprawdę dużą popularnością cieszą się zajęcia z tak zwanego tanecznego aerobiku, ale funkcjonuje też pracownia rzeźby prowadzona przez pana Ilka Józefczuka. Działa sekcja klasyczna, która część swoich prac podarowała na aukcję do zbudowej, zbierano nam środki, więc zostały zlicytowane za całkiem godną kwotę. Próbujemy, budując tradycję, wspierać także sekcję tkacką. Te zajęcia tkackie także się u nas odbywają. Sekcje muzyczne, to zespół muzyki dawnej Alan Tinko, bardzo utytułowany. Znaczy Państwo, te ostatnie osiągnięcia, to najświeższe to
Bursztynowa Kantajola. Kolejny muzyczny zespół, to jest Kultur Sporanta, również zapisujący sobie piękną kartę w dziejach miasta, często reprezentujący nas zresztą Sporanta, pojawia się jeszcze kilkakrotnie jako inicjator różnych przedsięwzięć społecznych. Jedną z nowych rzeczy jest także pracownia wokalna, która powstała dzięki środkom pozyskanym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tej chwili właśnie to jest okładka płyty, płyta dzisiaj rozpoczęto tłoczenie i myślę, że w listopadzie będzie już spotkanie, będziemy mogli się pochwalić płytą, podjęcia płytą. W ośrodku funkcjonują także sekcja szkolna, tam jeszcze była sekcja bryżowa, właśnie sekcja bryża sportowego, harcerski klub modelarski Arsenał, niezmiernie utytułowany, kiedy wyjeżdżają nasi modelarze na ogólnopolskie zawody. To najczęściej od kilku do kilkunastu, a raz się zdarzyło, że kilkadziesiąt medali przywieźli za swoje modele. To naprawdę rodzaj ewenementu w skali kraju, bo z mistrzostw polskich w Warszawie, tych najbardziej prestiżowych, przywożą zazwyczaj największą liczbę medali ze wszystkich formacji funkcjonujących w skali kraju. Pracownia ceramiczna to także dzięki środkom pozostałym w ministerstwie, podobnie pracownia sztuczna fotograficzna. W tej chwili w związku z remontem jedna i druga jest zawieszona, ale kiedy wrócimy do budynku będziemy korzystać. Pracownia komputerowa mieści się w domu Szlama, także udało się nam ją uruchomić dzięki środkom pozostałym w ministerstwie. Co istotne, z tej pracowni oprócz młodzieży chętnie korzystają osoby dorosłe w wieku 50+ i kilka szkoleń mogliśmy przeprowadzić. Imprezy stałe, czyli takie, które organizujemy corocznie, wielka orkiestra, tam była kwota ponad 50 tysięcy złotych zebranych w ciągu tych 4 lat, które przekazaliśmy na rzecz na konto orkiestry. Bardzo sympatyczna kolejna impreza dedykowana polskim seniorom, głównie przedszkolaki, bo nie tylko prezentują swoje talenty taneczne, wokalne, teatralne. Babciom, dziadkom, zawsze przy pełnej sali. Pan Kuzrysa, do swój wyjazd. Warto podkreślić, ponieważ do jury zapraszamy aktorów, głównie z Teatru Legnickiego, to no niemal co roku mamy finalistów, którzy trafiają do Płocka, więc zadanego najwyższy imprezy bardzo często, także wracają z pierwszymi i drugimi miejscami. To coś w miarę nowego, od 2 lat próbujemy honorować Wojewódzkie Panie, zapraszając na nieco humorystyczne, zawodowe spotkania przy okazji Dnia Kobiet. Wspominałem o Kurze Sporanta, którym inicjatorem był i jest inicjatorem wielu przedsięwzięć pomysłów kulturalnych. Jednym z takich pomysłów był konkurs talentu z nadszkoły. Zapraszaliśmy mieszkańców, zarówno tych mniejszych, młodszych, jak i starszych, do tego, aby pochwalić się swoimi talentami, zainteresowaniami, szeroko rozumianymi zainteresowaniami artystycznymi. Przegląd kabaretów szkolnych PKS w charakterze dolnośląskim. Okazuje się, że młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanej prezentacją swoich talentów kabaretowych jest całkiem sporo. Przyjęliśmy taką zasadę, że ocenia tę młodzież zawsze profesjonalny kabaret, co przyciąga coraz większą liczbę chętnych do udziału, a mieszkańcy zawsze mogą mieć okazję spotkać się z tym zawodowym kabaretem i obejrzeć prezentację. Współpracujemy zarówno z Gminą Biblioteką Publiczną, jak i z naszym Muzeum Regionalnym i na przykład momentem była taka informacja właśnie o jednym z konkursów, które wspólnie z biblioteką realizujemy. To nasza kolejna stała impreza, rozśpiewane nutki. Przegląd teatralny Sidebia też nam się bardzo rozrósł. Za rok będziemy mieli 10. edycję. W tym roku 19 grup teatralnych, 19 zespołów teatralnych zgłosiło się do udziału w tej imprezie. Właśnie wspomniana już droga. Jednym ze stałych elementów jest także host, składanie Wojewódzkim Mamom. I
znajduje się bardzo często Pustko Randa, no i oczywiście dzieci i młodzież. I mówię, największa impreza, dni nowa. To akurat gwiazda tegoroczna, Kupertus, co roku staramy się, aby z tej wysokiej półki zaprezentować mieszkańcom jakiś zespół, będzie bardzo cieszył przy okazji świętowania pod święta miasta. Nasza najstarsza cykliczna impreza, wymyślona dla przedszkolaków, adresowana do przedszkolaków, mogą się tutaj zaprezentować, głównie w swoich talentach wokalnych, ale także często przygotowują we współpracy z opiekunkami układy taneczne. To impreza chyba najmłodsza, w tym roku niedawno zakończyła się w ostatnim udziale czwarta edycja tej Wojewódzkiej Ziemi z muzyką dawną. Zapraszamy z całej Polski zespoły muzyki dawnej. To są głównie studenci, często ze szkół muzycznych bądź akademii muzycznych. I poziom tych wykonań, możliwości posłuchania niezwykłej muzyki, zazwyczaj odbiornika, każdego tego się nie znajdzie, przyciąga też coraz liczniejszą grupę mieszkańców. Z tego się bardzo cieszę, bo to jest przecież jednak dość niszowe przedsięwzięcie. Kiermasze, które organizujemy, zarówno kiermasz związany z świętami Wielkiej Nocy, jak i świętami bożonarodzeniowymi, od dwóch lat ten drugi nam się rozrósł, taki jarmark drugowy organizowany w rynku, przyciąga to sporo do mieszkańców. Mocy oczywiście przygotowuje też święta państwowe, przygotowuje w sensie artystycznym. Tutaj kilka fotografii to akurat 11 listopada. Tutaj Święto Wojska Polskiego z 15 sierpnia. Nasz zespół Antico przy okazji 3 maja w koncercie. Od maja do września zapraszamy na imprezy plenerowe, na festyny. Najczęstszym miejscem tych festynów jest oczywiście odrestaurowany, odnowiony rynek. Zapraszamy mieszkańców na muzykę w rynku, ale spotkaliśmy się i na stadionie miejskim, w parku śródmiejskim i właśnie na osiedlu. W czasie ferii wakacji staramy się także organizować najmłodsze zajęcia, w których jeżeli nie wyjeżdżają, będą mogli znaleźć coś dla siebie. I konkursy, plakat, konkursy plastyczne. Cała masa koncertów, które w ciągu ostatnich 4 lat były zrealizowane, zorganizowane. I jeżeli możemy na nie jeszcze wrócić, chciałem zasygnalizować, że staram się nie skupiać na jakimś jednym rodzaju muzyki, tylko rzeczywiście zapraszać mieszkańców na bardzo oferować mieszkańcom bardzo różnorodne rzeczy. Jest muzyka bluesowa i poezja śpiewana, jest muzyka operowa, klasyczna, no i oczywiście gale kresowe, przecież jak na całym miesiącu spora część mieszkańców naszego miasta korzenie swoje gdzieś tam z kresów. Kolejna wspólna z Miejską Biblioteką Publiczną akcja narodowego czytania. Staramy się nie tylko czytać, ale także przybliżać do tego stroju instalizacji fragmenty dzieł naszych mistrzów pióra. Ponieważ wczoraj to jest wczoraj nie tylko kultura, ale także sportu i rekreacji, więc na miarę możliwości staramy się też organizować takie zajęcia rekreacyjne, głównie przy okazji festynów. No i wreszcie, jeżeli możemy wrócić jeszcze, bo to też jakoś ten właśnie na YouTube była taka informacja. To zorganizujemy. Jeszcze. Oto. Na naszym portalu zamieściliśmy 456 filmów. Mieli Państwo 319 226 odsłon tychże filmów. Co istotne, ze 110 krajów świata. Co prawda w tych 110 myślę, że
70 krajów to jest po jednej odsłonie. Oczywiście Polska ma tutaj odsłon najwięcej, ale naprawdę no nie ma wszędzie nas oglądanych. Chociaż raz. Co jeszcze istotnego, od 2012 roku mogliśmy przy okazji, czy też przy miejscu roku Biliard Strukolinowa, zapraszamy wszystkich twórców, którzy realizują swoje artystyczne pasje na różnych polach. Od tego miesiąca w restauracji Kuźnia, bo tam dzięki uprzejmości właściciela się spotykamy raz w miesiącu, mamy swoją galerię i co miesiąc zmieniamy tę prezentowane pracę naszych lokalnych artystów. No i wreszcie już tak na koniec, w ciągu tych 4 lat udało nam się pozyskać niemalże 300 tysięcy złotych, głównie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te rzeczy, o których tam Państwu wcześniej mówiłem, wyposażanie tych pracowników, są właśnie między innymi te środki. No i już tak na zakończenie, budynek, jak Państwo widzicie, jeszcze w trakcie remontu, ale już coraz bardziej widać, że dobiega on końca. W przyszłym roku zaprosimy mieszkańców. Dziękuję za tyle. Proszę panią dyrektor Andrzej. Obecnie na szczególnym przedsiębiorstwie to około 34 tysięcy rolników. Książę, polecamy się również mieć zbiory multimedialne, audiowizualne, elektroniczne dokumenty, życia społecznego. Jeśli chodzi o zakup nowości, w ostatnich latach kształtował się on na poziomie około 1000 egzemplarzy w każdym roku. Znaczący udział, jeśli chodzi o środki finansowe, to jest pozyskanie dotacji z Biblioteki Narodowej, około 1/3 środków. I oczywiście dary. Postanowiłam te tabele tutaj Państwu zaprezentować, bo ich było sporo. I przechodzimy do usług biblioteczki. Więc pierwsze udostępnianie zbiorów na miejscu, co podkreślam, to było udostępnianie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu. Mają Państwo przegląd. Ja może tylko tyle powiem, że jeśli chodzi o odwiedziny, udzielane informacje, udostępniane książki, jest to rzetelna statystyka, obrazuje, że wypożyczenia są czytelnicy w bibliotece również. Czytelników stałych zarejestrowanych w rocznej bibliotece jest około 2000. Już mamy następną. Następna usługa w bibliotece udostępniania zbiorów. To są e-booki. Uczestniczymy w projekcie, który dotyczy 50 bibliotek z Dolnego Śląska, z Dolnośląską Biblioteką Publiczną na czele. Wykupiliśmy dostęp do e-booków i udostępniamy je bezpłatnie czytelnikom. Ten projekt nazywa się e-booka. I kolejna rzecz to wypożyczenia miejsc biblioteczne i książki na telefon. I bardzo proszę następna. Komputeryzacja biblioteki. Te ostatnie lata, powiedziane większe nasze takie osiągnięcie, to jest pełna komputeryzacja zbioru i udostępnienie, rejestracja czytelników również w systemie komputerowym. Z tej możliwości komputeryzacji biblioteki czytelnicy mają bardzo już wymierne plusy, jak mogę powiedzieć, zmieniamy się ze swoim katalogu online. Stąd zdecydowanie jesteśmy w systemie Mapa Plusa, programy komputerowe w Biblioteki Narodowej. Mamy w tej chwili, może jeszcze proszę o poprzedni slajd, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy, udostępniamy w tej chwili 9 komputerów naszym czytelnikom. I oprócz gramadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, biblioteka prowadzi szeroką działalność edukacji dokumentalną. Zaczniemy od cyklicznych form, bibliotyczna pewnie malutka. Od 2010 roku są prowadzone zajęcia edukacyjno-rozwojowe adresowane do
dzieci, opiekunów do lat 4, tutaj kilka slajdów. Każde zajęcie odbywa się kilka w roku, 7-8. Każde zajęcie są starannie przygotowane przez Pani z działu dla dzieci i młodzieży. To są poszczególne tematy, w których, ale bardzo jeszcze proszę, może wypuszczam pani Malucha. Poszczególnych tematach oczywiście wykorzystujemy różne formy, od książki, poprzez zajęcia plastyczne, również ruchowe. I kolejne zajęcia chojnowskie, grupy kreacji. Ja powstał w 2009 roku, zresztą dużo spośród cyklicznych form powstało w ostatnich latach, między innymi dzięki dobrym, bardzo dobrym warunkom lokalowym bibliotekom, ale też oczywiście aktywności bibliotekarzy, aktywności środowiska. I chojnowski grup literacki jest tego dobrym przykładem. Jest prowadzony przez pana Tadeusza Szneka. Na każdych comiesięcznych zajęciach są wykłady, warsztaty, tematów. Wspomnieliśmy tutaj, pan burmistrz, że wydaliśmy w ramach Polskiego Klubu Literackiego publikacje, dotychczas dwie, almanach, prezentujący twórczość właśnie członków, to jest takie spotkanie z prezentacją, jak również drugi tam Jomorza Krzywdy, na Stryszku. W tej chwili gotowy jest trzeci tam wykład pani tutaj, która jest środka, pani Elżbiety Makowskiej. No i myślę, że w przyszłym roku właśnie wydamy. To jest właśnie ten tam wyrazić siebie, zdjęcia z promocji tej książki, która odbyła się do już rana. Kilku członków grupy literackiej, chyba tutaj jest na tej sali. I właśnie drugi tomik, Małgorzaty Krzywdy. I dyskusyjny klub książki, bardzo proszę o zatrzymanie się. Ten dyskusyjny klub książki dostał, proszę Państwa, jako odpowiedź na propozycję Instytutu Książki Ogólnopolskiego programu Tu Czytamy. Biblioteka jako jedna z pierwszych na terenie Dolnego Śląska przystąpiła do tej inicjatywy. Zajęcia tego klubu odbywają się od 2007 roku. Ten klub się rozrasta. Pani, która prowadzi, pani moderator, Anna Kopyla, bibliotekarka, prowadzi trzy grupy. Dorośli, gimnazjum nr 2 i powiatowy zespół szkół, ale tak naprawdę już w tej chwili gimnazjum nr 2 działają dwa zespoły. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie przyłączy się grupa z gimnazjum nr 1. Te spotkania odbywają się raz w miesiącu, poza wakacjami, na każdym zajęciu, o czym też jest zamieszczona informacja na naszej stronie, dokładnie internetowej, gdzie w zakładce dyskusyjnej tych książki można zobaczyć, jakie książki i kiedy dokładnie odbywają się spotkania. W ramach dyskusyjnego klubu książki, a właściwie dzięki aktywności dorosłej grupy, która nazwała się z tego czasu dyskusyjnym klubem książki Łukasz, zorganizowane zostały ponadto dwie ogólnopolskie dyskusje literackie i pięć corocznych zabaw edycji Łukaszki Nocy Świętej Rasy. Teraz będzie kilka właśnie zdjęć. Oczywiście bazujemy na książkach, na lekturze. I galeria młodych. Proszę Państwa, to jest, tak jak powiedziałam, sporo z tych rzeczy odbywa się dlatego, że mamy bardzo dobre warunki lokalowe. I galeria młodych powstała w 2008 roku. Nie spodziewaliśmy się, że będzie cieszyć się tak dużym powodzeniem, bo właściwie zapisy na wystawy mamy już do początku 2016 roku, mniej więcej 16. Mniej więcej około 10 wystaw odbywa się w ciągu roku. Są to wystawy bardzo różne. Od prezentacji szkół, prezentacji projektów, po wystawy indywidualne Kojnowian i nie tylko. Wystawy są właściwie już tylko inicjowane przez środowisko. Odpowiadamy tylko na te potrzeby, które się pojawiły. Ponadto prowadzimy takie zajęcia edukacyjne jak warsztat. Zrealizowaliśmy dwie edycje programu Tworzą Sztukę, edycję konkursu Kształty Badowego Świata. Jeśli chodzi o ten czas, którego prezentacja dotycza, to kilka slajdów, które wystawa Kojnowianina, tutaj też znany Kojnowianki, wystawa Sztuka Skoczenia, wystawa Szkoły. To jest nasz dorobek z 5 lat.
partnerstwa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Miast Partnerskich. Pawła Rugla. To jest również wystawa ze Szkoły Ustawowej nr 4, dedykowana z drugiego roku. I hojnogram, którzy podróżują, którzy się chcą pokazać, którzy się chcą realizować również poprzez takie spotkanie organizacji. To jest jedna z ostatnich wystaw. Co powiem, oprócz wystaw, te wystawy są połączone z wernisażami. I właśnie te wernisaże są naprawdę bardzo fajnymi spotkaniami integrującymi nasze środowisko i nas też. Tutaj są zdjęcia z projektu Monitorożnika 2011. Był to też szeroki projekt, uzyskaliśmy tutaj dotacje z programu rozwoju bibliotek. Były warsztaty, konkurs na logo, dziewczyny między innymi w Wrocławiu do Muzeum Narodowego, a prowadziła ten program warsztatu Pani Jadwiga. W następnym roku udało nam się zrobić drugą edycję tego projektu, ale nasze doświadczenie tutaj niestety pokazało, że jest to jednak tak program wymagający uwagi, że będziemy go prowadzić co najmniej raz na dwa lata. Bo naprawdę wymaga dużo przygotowania, żeby było to ciekawe i interesujące, żeby to po prostu można było między szkołami przeprowadzić. Kolejną rzeczą planującą książkę i czytelnictwo to są oczywiście spotkania autorskie. Takich spotkań odbyło się właściwie ponad 20. Częściowo organizujemy je z dyskusją do książki, bo ta inicjatywa niesie z sobą również środki finansowe na właśnie takie spotkanie. Najbliższym właśnie program spotkań z panem Janem Nowickim, aktorem, właśnie dzięki też dyskusji do książki. Jest kilka zdjęć. Przystosowanie bibliotyczne przedszkolaków. Powiem Państwu, że jest to bardzo ważny cykl lekcji. To przystosowanie prowadzimy od ponad 20 lat. W ciągu każdego roku odbywa się kilka lekcji bibliotycznych zakończonych uroczystym pasowaniem na czytelnika. Znana inicjatywa Hojnogramu, bardzo proszę o kolejne zdjęcia, ale bardzo ważna praca. Pasowania na czytelnika to również efekt współpracy z MOXIR-em, gdzie w dużej sali widowiskowej MOXIR-u najczęściej te pasowania, te finały się odbywały. Wtedy i wakacje bibliotekowe stałe, cykliczne zajęcia, nasza propozycja na wypoczynek wolny dla dzieci i młodzieży. Też staramy się je przygotować interesująco. Komputerowy świat dla każdego, właśnie. To jest inicjatywa taka, adresowana dla tych dorosłych, którzy nie mieli informatyki w szkole. Spotkania się przeprowadzamy w zależności od potrzeb, ale są to przeciętnie 2-3 razy do roku. Dzięki współpracy z panem Arkadiuszem Czyńskim, informatykiem, ta inicjatywa udaje nam się, tę inicjatywę udaje nam się prowadzić też od 2010 roku. Działalności edukacyjno-kulturalne mogę tyle powiedzieć, że oczywiście włączamy się i przygotowujemy różne właśnie różne imprezy od tygodnia bibliotek, poprzez Dzień Bezpiecznego Internetu, Tydzień z Internetem czy zajęcia klasyczne. Zresztą zajęcia z internetem koncentrujące się na bezpieczeństwie w internecie to też ważna i dosyć znacząca również nasza tutaj praca. Właśnie już tutaj poprzednio mówił o współpracy. Bez te wszystkie rzeczy, które Państwo widzieli, bez współpracy ze środowiskiem, bez aktywności ludzi, bez współpracy z instytucjami oczywiście by nam się nie podjęły. Wśród takich ważnych przedsięwzięć, które wspólnie organizowaliśmy, jest Narodowe Czytanie. Może bardzo proszę o slajdy, to będzie szybciej. Narodowe Czytanie z MOXIR-em. To są dwie edycje z drugiego roku. I właśnie z tego. Drugi hojnowski konkurs to jest rok 2012. W tej chwili właściwie finalizujemy kolejną edycję i rozstrzygnięcie będzie w listopadzie. Bliżej książki z Legnicką Biblioteką Bibliotekami Powiatu Legnickiego. To jest promocja książki mojego kolegi, przedmówcy starej nowej będę Ziemi Hojnowskiej, ale
Tę imprezę organizowaliśmy z wydawcą tej książki oraz z Ligą Partii. I właśnie to, o czym wspomniałam, Biblioteka Miejsca Bezpiecznego na Rzeczy jest to jedna z inicjatyw w zakresie edukacji bezpiecznego korzystania właśnie z internetu, realizowana wspólnie z wszystkimi szkołami na terenie Krajnowa i miejska polityka publiczna, która była podejmująca wolną. I Krajowa Wystawa Filatelistyczna, ponieważ właśnie ze względu na nasze możliwości wystawy liczona częściowo odbywała się również w bibliotece, włączyliśmy się w tę inicjatywę, również pomagaliśmy przy przygotowaniu filmu, który jest zamieszczony na stronie miejskiej. Na naszym terenie funkcjonowała też stacja krótkofalowska, a też zdjęcia, właśnie to już są zdjęcia z kampusu filmowego, polskie impresje. Realizowane to wspólnie z inicjatorem gimnazjum nr 2 oraz portalem www.pl. Właśnie, biblioteka włącza się w różne formy, aktywizujące nas i stara się sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów poprzez uczestnictwo w programie rozwoju bibliotek. Przystąpiliśmy już w pierwszej rundzie tego programu i dzięki temu uzyskaliśmy dotacje na kilka działań, nieodpłatne programowanie. Staramy się oczywiście uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez ten program. Biblioteka została wyróżniona zaproszeniem do prezentacji na konferencji w 2011 roku i prezentowaliśmy się z tematem zresztą wybranym przez nas strona Google jako forma aktywnej i otwartej informacji działalności. I uczestnictwo w programie drugim, Biblioteka Plus. Te dwa programy koncentrują się na bibliotekach małych. Tutaj wprowadzamy właśnie program Biblioteczny Mały Plus oraz uczestniczymy w bezpłatnej szkole, między innymi z poszerzania kompetencji zawodowych. Promocja biblioteki. Ja wyszczególniłam ten punkt, mówiłam to o Komisji Kultury wielokrotnie już w ostatnich latach, że jest to ważna działalność, prowadzenie stałej strony internetowej dla nas. Jest to czasochłonne, ale nawet wydział już promocji przygotowują sprawozdanie bardzo, ta strona nam się przyda. To ta strona wygląda. Pozyskiwanie środków finansowych oczywiście staramy się to robić. W 2011 rok to ponad 12 tysięcy złotych. Znacząca część do finansowania to dotacja coroczna Biblioteki Narodowej na Zakładowości, ale są też, jak Państwo widzą, inne. Kolejne lata. 2013 rok. Tutaj było tych środków więcej dzięki zdobyciu w wysłowie końcówce tego roku dotacji z Instytutu Książki na dofinansowanie zadania Kraszewskiego Akademii Narodowej. I obecny rok. I można jeszcze właśnie kolejny. Proszę bardzo. Na prezentacji naszego wniosku doskonale wszystkich znamy. Tutaj widzę ze strony radiarnych. Przeprowadziliśmy sporo prac remontowych na 2010-2014. Tutaj obecny jeden z naszych, to znaczy ostatnich zakupów. Oczywiście to w tym czasie udało się zakupić ponad 130 eksponatów. Tu pokazuję tylko te dwa, między innymi rzecz dla Pani Przybyły, zakupiono po wystawie indywidualnej rzeźbiarki, która pochodzi z Krakowa. Proszę bardzo. Wystawy czasowe, bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest wystawiennictwo. I tutaj jedna z wystaw w 2010 roku. Dla nas Gruszowy. Będzie parę slajdów, niestety
ja nie mam zbyt dużej umiejętności, posługiwałem się komputerem, pracę zleciłem, bo nie może te akcenty są tak duże, rozłożone, bardziej będzie tutaj więcej slajdów, mniej niestety tekstu. Ale to, co Państwu prezentuję, to też jest wierzchołkiem, że tak powiem, góry wyglądowej, to co się muzeum. Następna wystawa, wystawa wcześniej srebra, wystawa, wystawa szopek noworocznych. Jeszcze właśnie wystawy zrealizowane w 2010 roku. Proszę dalej. Tak, teraz wystawy w 2011. Tak, tu pokazuję Hak Krzyżykowy, taka rodzinna impreza. Pani, kto się zajmował sztuką, wystawa pani Gruber, też tutaj zadana w 2011 roku. Dalej będzie parę tych wstępów. Tutaj następna wystawa poświęcona architekturze dworów i pałaców renesansowych na Śląsku. To wystawa hojnowskiej plastyki. Wystawa srebra, która jest zrealizowana w 2011 roku. Tu powiem już na starych kartach pocztowych. Wystawa w 2011 roku. Grafika Greta Stankiewicza, żyjącego już artysty wrocławskiego. Wystawa znowu przy okazji hojnowskich plastyków. To jest wystawa cykliczna, którą organizujemy co dwa lata. Tutaj właśnie grupa plastyków, która wzięła udział w tym przeglądzie. Tu w fakturach odsłonięcie płyty pamiątkowej poświęconej Wojtowi Grewi w naszym mieście, ale przy okazji zorganizowaliśmy również wystawę pod tytułem Modlitw do Itaki. To jest taka niewielka wystawa, przygotowana w współpracy z tymi licznymi przedstawicielami tej grupy narodowościowej. Też dalej wystawy w 2012 roku. Wystawa z podróży do bodajże Syczkowina, proszę dalej. Wystawa bombek, jego dzieła artystycznego. Jeden z wystaw zrealizowana w 2013 roku. W 2014 roku najlepsze wystawy, pierwsza, którą urządziliśmy, to była secesja. Może powiem, że konkurs zorganizowaliśmy w tych latach 2010-2014 30 wystaw czasowych. Oczywiście pokazuję tylko wybrane slajdy, ponieważ było do tego dość dużo. To akurat też tegoroczna wystawa grafiki Grzegorza Fijałkowskiego. Przy tej okazji zaprosiliśmy również artystę, który zaprezentował warsztat, sposób wykonywania grafiki. W przypadku konkretnie tak zwanej usługi inny. Państwo, którzy byli na tej wystawie, mogli się spotkać zapoznać. Przy okazji mogliśmy się przy okazji odbyła się taka mała aukcja z osobą biorącą udział w wielkim konkursie. Jedną z tych grafik podarował. Oczywiście ja nie mogę się tutaj za bardzo pochwalić działalnością, która wychodziła adresowana dzieci młodzież. Chociaż mamy bardzo skromne możliwości regalowe. Wszystko do sobie jest zajęte pod stawiennictwo. Na piętrze mamy salę stałe, dwie sale na parterze, czyli przeznaczone na wystawy czasowe. I trudno już gdziekolwiek rozwinąć tę działalność
która by pozwoliła jeszcze jakoś aktywizować dzieci. Ale staram się to też robić przy okazji właśnie takich wystaw. Jedną z ważnych funkcji, jaką spełnia to jest konserwacja. Przekładamy w własnym zakresie, ale niektórzy z nimi zlecamy. Pewnie parę wystawów, które okazują to, co udało nam się zrobić wystawów. I przy pomocy wsparcia finansowych pana burmistrza. Między innymi w ubiegłym roku udało nam się przeprowadzić konserwację tego dzieła fotorycznego z 1863 roku. Ach, tutaj mamy z kolei sekretarzy Budemeja, taką konstrukcję pokazuje, jak ten mebel wyglądał przed konserwacją. Oczywiście są podyskowane szafary, ale ubytki formiły i tak dalej, niektóre szafary również. To jest etap pokazujący już prawie gotowy mebel, a tu już jest po zakończonej konserwacji. Ten Widermajerowski, sekretarz oraz około połowy Widermajerowskich mamy trochę i uzupełni nam wystawę stałą na piętrze. W ten sposób po prostu powiększamy również te swoją ofertę wystawienniczą. Nie zawsze taki mebel można kupić, a po prostu wcześniej znajdował się w magazynie i dzięki przeprowadzonej konserwacji może teraz cieszyć oko komisarzów i znawców, którzy akurat to sobie cenią. Wykonujemy oczywiście konserwację w własnym zakresie. Tu jest taka duża misa, czyli 10 cm. I to tego typu konserwacja z początku budowy XVI wieku tego typu konserwacje wykonujemy w własnym zakresie. Tu są elementy na akurat kapli. Jest doskonale znacie, ci, którzy bywają w nazwą, znają tę wystawę kapli. Robota można obejrzeć i tam również można zobaczyć budzą w gablotach. Już stanę kapę i uzupełnione gipsy. To jest czasami po prostu zabawa. Wabię, że skomplikowano może parę puzli. Dlatego jest przesył przedmiotu maksymalnie przemieszany. Trzeba to złożyć, skleić, a później uzupełnić gipsy. To jest jedno z epitafiów pozyskane z kościoła świętego Piotra i Pawła, przekazane przez księdza prałata Jurka, dzięki naszym staraniom i dość dobrym kontaktom, które również jest na etapie scalania. Oczywiście jednej, drugiej tego epitafium brakuje, tego się zupełnie już nie da, ale to, co jest, staramy się złożyć. Jest to epitafium z końca wieku XVI, dość ciekawy zabytek. Prawdopodobnie oddamy to do Krakowa, do Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Konserwacji Rzeźby Kamiennej i nawet powiedzieć, że będzie to konserwacja do końca pożarowa. To jest akurat bardzo interesujący zabytek. Pozyskany w bardzo ciekawych okolicznościach. Znajdował się po prostu na terenie browaru, wpuszczony, montowany w piwnicy, tuż ponad ławą fundamentową. Dostaliśmy wiadomość, że coś takiego się tam znajduje. Po, tak powiem, wizji lokalnej na miejscu, z tym wiem, że jest to element XVI-wiecznej kamieniarki zamkowej. No i postanowiłem to przenieść na rzędek, to trzeba było po prostu wydobyć z tej ściany. I Państwo tutaj widzicie, ten element jest pokryty kilkoma warstwami, kilkoma powłokami, bardzo olejny. I to również w własnym zakresie te powłoki twarde olejne usuwaliśmy do, powiedzmy, złowy żywego kamienia.
już jest ten element umieszczony nad drzwiami holu. Widać, że już tutaj tej barwy nie ma. Złożyliśmy to w jedną taką konstrukcję, która pokazuje, jak mogły wyglądać kiedyś portale we wnętrzu muzeum, które w nielicznych adaptacjach wnętrz XVIII-XIX wieku zostały po prostu usunięte i jak Państwo widzicie, rozproszone po całym mieście, bo ten teren, tak jak wspomniałem, znaleźli się w dobrze. Przewidujemy już jest to kondycja symetryczna, przyjmujemy po prostu zrekonstruowanie tej części i brakujących elementów cyncowa. Tutaj pokazujemy właśnie też etap starania epigrafu, które miało się pozyskać na terenie, na tyłach dawnej Biblii Darcza, a później obecnie ODR ma swoje biuro. To epitafium było wykorzystywane jako próg. Oczywiście lice było odwrócone i posadzone w ziemi. Tutaj pokazuję już etap. No, oczywiście to było też kilkunastu fragmentach. Tu już widzimy etap postalenia tego epitafium i wypełnianie grunt. Chciałem już pokazać Państwa światowo, ja tutaj używam, że tu nie mam za to, żeby prowadzić jakąś działalność, ponieważ planuję powieści, którą Państwo znacie. Mówiłem zajmę te stałe ekspozycje, część biurową, recepcyjną nazwijmy to i wielką salę czasu. Ale piwnice, które adaptowaliśmy jeszcze w latach 90., były systematycznie zalewane przez wodę, udało się je osuszyć. No, takie spotkanie też organizuje. No, akurat zaczynamy od popisu naszego skoranta w sali zgrafitowej. Zgrafita to też jeden z najciekawszych i najcenniejszych zawodów naszego muzeum. Pozostałe w 1989 roku z dołączonym do zakupu. Tutaj jeden z koncertów, zespołu Arkantico, o którym od 3 lat organizujemy tak zwaną Noc Muzeum w ramach Europejskiej Nocy Muzeum. My sami wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami, biblioteką, no i oczywiście adresem Doliny Skoły, która nam dzielnie pomaga. To jest dla nas dość poważne wyzwanie, bo własny się. Ale głównie dzięki pomocy, to na mieście jest nam możliwe. I tutaj właśnie ta pierwsza noc muzealna. Tak, to już jest. Tego noc, to już jest poranek, zmęczeni żołnierze posilają się w naszym lapidarium, proszę bardzo. To jest program Noc Muzeum, którą zorganizowaliśmy w 2013 roku. One się cieszą dużą popularnością, kilkaset osób odwiedza nas, może poznać muzeum i być może że nie odnoszą takiego wrażenia, że jest to instytucja spieszała i dobrze, że tylko osiada w kurzu na eksponatach, który Państwo widzicie. To ja ciężko a tutaj z kolei przedstawiciel wojsk, to jest oddział chyba irlandzki w służbie namorskiej. Normalnie przy okazji korzystają i przybierają się. Zresztą tak jest, taka jest nasza sugestia, żeby się wszyscy zgadili. Ale to się czasami odbywa w różnych takich znanych miastach, jak się po okresie karnawału w Rzymie czy
czy w Wenecji. Oczywiście trzeba znać wszelkie proporcje, ale ta idea i tak dalej. Więc tutaj wcześniej już tak powiem, anonsowana nasza działalność oświatowa. Tutaj macie Państwo możliwość obejrzenia warsztatów wielkanocnych. Dzieci konstruują palmy. Korzystamy oczywiście tutaj z pomocy pań, które muszą się trudno. Wcześniej było malowanie jaj. Tradycyjną techniką, techniką pisanki. Te warsztaty, które prowadzi pani Buda. Tutaj z kolei origami pan Majer sobie znakomicie z tym radzi. Od czasu do czasu też zapraszamy. Może następny, tak. Tu dzięki takim bardzo ubolewam, bo w zasadzie ta współpraca z nauczycielami klasy nie wygląda najlepiej. Do tej pory pan Józef musiał komplementować bardzo dobrze, współpracował z nami i regularnie bywał. No nie wiem, jak wygląda sytuacja z nami klasy. W szkołach podstawowych, ale zdaje się, że ona nadal jeszcze obowiązuje i ludzie w tym kierunku się edukują, bo mają ambicje, żeby studiować w kulturze i tak dalej, ale to się jakoś zaniedbuje i w zasadzie nie widuje nauczycielka, żeby mówić o badania plastycznego w muzeum. Jak się zmienia, to zdarzy, to przy okazji właśnie kolejnego stopnia, współpraca urywa i życzyłbym sobie, rozumiem, a tutaj przygotowany końców koncert wielkiej współpracy z zaprzyjaźnioną naszą instytucją Muxile. Proszę mi zobaczyć. No, mam tutaj taki informacyjny. Pan Chorowski wcześniej o grupie rzeczkarskiej również dotykają się budzą, bo tam też prezentuje i znowu warsztaty wielkanocne. One są warsztaty wielkanocne i świąteczne. Organizujemy dość regularnie. Raz w roku wszystkim Wielkanoc Boże Narodzenie. Czasami to wizyty w muzeum różnych prawda, osób, naski, kawalerzystów, które zabierzemy, cyklistów. Tu już wchodzimy w Wasze Kraczy, dzięki zabiegom miasta i pozostałym środkom w 2010 i 2013 roku, o czym Pan również już wspominał wcześniej, udało się ten warsztat wyremontować, a we wnętrzu urządzić już pierwsze wystawy. I tutaj akurat grupa Comenius panie na tarasie widokowym. Poświęcenie elewacji ogrodowej. Widzicie Państwo, jak to nam wygląda. Prace lapidarium 2012 powiązane z rozbudową tego lapidarium i przekomponowaniem pewnych elementów, które akurat będziemy widzieć na paru przeźroczach czy slajdach. Na nowo zestawiane elementy wyglądania, jak niegdyś stała pośrodku rynku i po 45 roku scenotycznie była dekomponowana, przez taką się zniknęła na odcinku. Ja dzielimy go się dalszy z jakąś kamieniaką, pomagam panom, żeby wszystko było w odpowiedniej sekwencji wstawione. Modernizacja oświetlenia w całym czasie to była jedna z najważniejszych inwestycji, jaką robimy do roku. Dzięki temu nie oglądamy tych eksponowanych prac przy takim tutaj tej sali oświetleniu, ale już takimi pracami. Też jedna z, nazwijmy to, inicjatyw, która udało się zrealizować w 2013 roku. Jest to pisa projektu Plastyka Lublińskiego,
Kornata Udajewskiego, wykonana w zaczątku z mężczyznej, trybowanej, a odlewie. Przy tej okazji oczywiście zorganizowaliśmy się w serce Kornata Udajewskiego na Toroma i prowadziliśmy od właśnie 3 lat badania takie na terenie podkojnowym, przyniosły też spore efekty. Chodzi oczywiście o pozyskanie zabytków. To jeszcze jedna taka mała, może już na chwilę, to pierwsze słowo, zabezpieczenie choroby murów dawniką odbyło się w realizacji w roku. To są pozostałości murów, wygodnie otacza oczywiście zamek. Osiedlenie portalu. To Państwo widzicie, jak to jest wygląda. I to jest realizacja tego roślina. Wasza praca, to jest wyrzucone osobne zadanie. Zdejmujemy na przykład pędałkę. Tak wygląda w przestrzeni. I nic nie słyszymy, że w ogóle tam nie było. To jest zazwyczaj wygodne. Wkładamy takie instytucje, bo praca do dreszczu. To są depozyty, które trafi do już odnowionej gałki. Po odnowieniu pozyceniu wkładamy depozyt, między innymi jeszcze i kasę oceny w ogóle gałki. Proszę, może przyśpieszyć. Tak. Tu prace tego rocznie, które trwają trwało, właśnie wewnętrz właściwie toczy, próbują się stosować po prostu do i może dać szansę organizowania na tym tam wystaw, które mogą odpowiednio przystosować i wykonać stelaże, które umożliwiłyby zawieszanie prac. To już jest wnętrze, właśnie dochodę, potrzebnie można opracować regulaminy, zastrzegacze i tak dalej, które powinny się zastanawiać rośliny. To już są ustawy, które można obejrzeć, między innymi zdjęcia Arcińskiego, strona Arcińskiego, Westera Polskiej Fotografii i nasze zabytki związane z Kastrem, co się udało zgromadzić, tę kolekcję Kastra, którą mamy, około 10 tkanin już eksponujemy tam. To jest jedno z wnętrz podpokrowym, pod główką, które ma również pełnić może funkcję takiej małej salki spotkań, odczytów. Oczywiście wasza będzie funkcjonowała tylko od maja do końca października, nie zdążyłam. Też w tym momencie zainstalować się wyniki i wyjątkowe sytuacje, będziemy mogli się tam pracować. Ekspozycja stała, to już jest taka prezentacja po prostu. Biblioteka ponad 5500 wolumenów i nasze wystawy za koszty. Teraz zaczynamy wystaw czasowych, bo to po prostu są prezentowane przedmioty. Wejście do Kowalstwo. To jest archiwada wewnętrzna piętrze i skonaty, które też w tym okresie od 2010 roku do 2004 wzrosły o 130 nowych pozycji. Nie wszystkie eksponujemy, są różnej wartości. Portal zagrodny przeniesiony, tak to Państwo widzieliście wcześniej, o którym mówiłem, że trzeba było stać. No i może już na chwilę, bo tu jest właśnie sala zgrafikowa z tymi musimy eksponatami, które tym zajmują się. Proszę dalej. I jak udałem? To jest obecnie dziękuję wszystko. Proszę, że oczywiście ta prezentacja była bardzo okazała. Dyrektorzy mają to do siebie, że zawsze muszą mówią dużo mówić i tak właśnie przedstawiają. Teraz krótka prezentacja jeszcze kilku slajdów programów, które realizowały szkoły i miejskie ośrodek pomocy społecznej. Pani właśnie bardzo proszę o taki minut. Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej, szansa na powrót. Zrealizowano powrót
gospodarki gruntami ochrony środowiska m.in. Przydano na rzecz dotychczasowych najemców 150 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu bonifikaty, 4 działki zabudowane garażami przy ulicy Grzymałki, ulicy Samorządowej, ulicy Dąbrowskiego oraz 4 garaże przy ulicy Witosa i Grzymały. Sprzedano 8 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ulicy Łukietka, Młynarskiej, Lubińskiej, Witosa, Okrzej. Sprzedano grunt na rzecz użytkownika wieczystego przy ulicy Rejtana 6A oraz działki gruntu na rzecz właścicieli lokali budynku położonych przy ulicy Łużyckiej, ulicy Legnickiej, które wraz z dotychczasowymi wydzielonymi działkami będą spełniały wymogi działań. Prowadzone są działania zmierzające do aktywizacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa w Chojnowie. Pomimo bardzo niewielkiej ilości terenów, jakimi może dysponować nasze miasto, zakłady, które rozpoczęły działalność w strefie, do dzisiaj zatrudniły około 350 osób. Aktualnie trwają negocjacje z inwestorem, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności celem rozbudowy firmy i stworzenia nowych miejsc pracy. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod mieszkalnictwo z usługami, a położone przy ulicy Witosa i ulicy Dąbrowskiego, 12 działek zabudowanych jednorodzinną przy ulicy Broniewskiego, ulicy Słowiańskiej, Długosza i Witosa, 20 działek pod zabudową garażu przy ulicy Parkowej i ulicy Dąbrowskiego, nieruchomość zabudowaną budynkiem i portierni i wiatą położoną przy ulicy Fabrycznej, nieruchomość zabudowaną przeznaczoną pod zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ulicy Kościuszki, 4 lokale mieszkalne przy ulicy Samorządowej, Grunwaldzkiej, Dąbrowskiego i Legnickiej, lokal użytkowy przy ulicy Grzymały, była świetlica oraz lokal użytkowy przy ulicy Kościuszki 17, 2 nieruchomości zabudowane garażami przy ulicy Samorządowej ulicy Witosa, nieruchomość zabudowaną rampą betonową w rejonie ulicy Fabrycznej, nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynową przy ulicy Fabrycznej, działkę pozabudową mieszkaniową przy ulicy Rejtana, dokonano zamiany działek osobami fizycznymi w celu pozyskania działek pod zabudową mieszkaniową w odrębie 1 miasta. Gmina otrzymała prawo własności gruntów przeznaczonych pod drogi gminne w obrębie 1 i 2, łącznej powierzchni 0,74 hektara. Wydano 32 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zawarto 77 umów dzierżawy na grunty użytkowane rolnicze na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim pod ochrony przydomowe na grunty pod stacjami transformatorowymi oraz zawarto 52 aneksy do umów dzierżawy w związku ze zmianą wysokości podatku VAT. W wyniku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w drodze ugody sądowej przejęto od spółdzielni mieszkaniowej Młodość 2 działki o powierzchni 0,76 hektara. Wydano 53 decyzje na podział działek, 16 zaświadczeń w sprawie zmiany nazwy ulicy i zmiany numeracji nieruchomości, zarządzenie kryzysowe. Wydano 20 decyzji na nałożeniu świadczeń, w tym 19 ukrajających obowiązków. Uczestniczono w treningu zgrywającym system wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu. Uruchomiono system powiadamiania mieszkańców miasta o potencjalnych zagrożeniach. Samorządowy informator SMS sporządzono plan akcji kurierskiej dla miasta Chojnowa. Proszę Państwa, podsumowując działalność naszego miasta od strony finansowej, możemy powiedzieć, że w kadencji 2010-2014 pozyskaliśmy środków pozabudżetowych w ramach programów europejskich i krajowych 15 233 000 zł. Jest to bardzo okazała suma, dzięki której mogliśmy tak dużo inwestycji zrealizować w naszym mieście. Dodam również jeszcze, że sytuacja finansowa miasta jest bardzo dobra. Nasze zadłużenie jest minimalne, wynosi 8,12%, jeżeli chodzi o planowany dochód w budżecie. A powiem Państwu, że maksymalna kwota, bo słuchacie też mediów, wynosi 60%.
więc po prostu. Więc można sobie to porównać. To zadłużenie jest po prostu minimalne. Mamy możliwość inwestowania, pozyskiwania kolejnych środków finansowych, a Państwo też doskonale wiecie, że aby pozyskiwać środki poza budżetem, realizować inwestycje, należy mieć środki własne. Taka możliwość istnieje. Na koniec chciałbym bardzo gorąco podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to moje sprawozdanie mogło być tak pokazałe, że to, kiedy mieszkańcy naszego miasta w 2010 roku zaufali i przekazali zarządzanie miasta w mojej Państwa ręce, było to zarządzanie prawidłowe, gospodarne, co pokazują czy dzisiejsze prezentacje, czy to moje sprawozdanie. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Dziękuję pracownikom urzędu, bez których nie byłoby możliwości, aby to wszystko zrealizować. Dyrektorom jednostek podległych, wszystkim pracownikom tych jednostek. Szczególnie gorąco dziękuję Wysokiej Radzie na czele z Panem Przewodniczącym za wszystkie inicjatywy, za troskę o nasze miasto, ale przede wszystkim chcę podziękować za to, że ja, moi pracownicy, pracownicy Urzędu Miasta, jednostek podległych mogli to realizować w spokoju. Daliście Państwo nam szansę, którą wykorzystaliśmy. Jeszcze raz wszystkim bardzo za to gorąco dziękuję. Panie Przewodniczący, ja bardzo przepraszam, że za to może przydługie wystąpienie, natomiast to pokazało, ile potrafiliśmy zrobić. Też uważałem, że dyrektorzy powinni pokazać swoje jednostki, to co robią. Nie wszyscy o tym wiedzą. Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu. Nie mam nazwy Panu Burmistrzowi. Było to długie, ale rzeczowe. Cieszę się bardzo z tego. Chciałbym jeszcze Państwa prosić. Teraz zrobię przerwę, ale jeszcze chciałbym, żebyście Państwo wysłuchali oceny Pani Małgosi Martli, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Później nastąpi przerwa. Proszę. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w połączeniu z ustawą o pomocy społecznej stworzyła podstawy do budowania nowego systemu wspierania rodziny, który daje też możliwość wsparcia rodziny niewydolnej wychowawczo na różnych etapach jej funkcjonowania w zależności od stopnia nasilenia się tych problemów. Od programów opiekuńczo-wychowawczych wymagających okresowego wsparcia do sytuacji, w której dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Charakteryzując rodziny, które są adresatami systemu wspierania rodziny, można tutaj wyróżnić trzy podgrupy. Rodziny, które są jeszcze wydolne, które są zagrożone wystąpieniem takich trudności opiekuńczo-wychowawczych lub te trudności występują okresowe. Drugą grupę stanowią rodziny niewydolne, wieloproblemowe, w których występują nasilone trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zagrożone ograniczeniem praw rodzicielskich. Natomiast trzecia grupa są to rodziny patologiczne, czyli rodziny z częściowym ograniczeniem praw rodzicielskich, objęte nadzorem kuratora rodziny dzieckiej w pieczy zastępczej, rokujące możliwość powrotu dziecka do rodziny naturalnej oraz te, których już nie stwierdzono możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Wiele czynników może osłabiać wartości rodziny jako środowiska wychowawczego. Do zagrożenia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa dochodzi najczęściej, gdy tych destabilizujących czynników jest kilka i gdy tworzą, co jest niemal regułą w takich przypadkach, złożone wzajemnie zakupujące się zgodnie pochodzą.
Często sami członkowie rodziny nie są w stanie określić, które z nich mają charakter pierwotny, a które wtórny. Sprawia to, że ich eliminacja, nawet próby ograniczenia szkodliwości są bardzo trudne i rzadko w pełni skuteczne. Do takich destabilizujących czynników należy bez wątpienia niedostatek, a zwłaszcza ubóstwo. Jedną z głównych przyczyn niedostatku, a także kolejnym czynnikiem destabilizującym życie rodziny jest bezrobocie. Brak dochodów pracy, z pracy jednego, a bywa, że i obojga rodziców z reguły obniża poziom zaspokojenia potrzeb bytowych rodziny. Wprowadza w jej życie poczucie napięcia i niepokoju oraz o jutro, doprowadza do konfliktu. Trudności potrzebują się w przypadku długotrwałego bezrobocia, zwłaszcza jedynych żywicieli rodzin, utraty prawa do zasiłku, braku realnych perspektyw, zmiany swojej sytuacji w przyszłości. Wiele rodzin niszczy również nadużywanie alkoholu. Jego nadmierne spożycie powoduje konflikty i zaburzenia więzi międzyludzkich. W ubiegłym roku program bezradności opiekuńczo-wychowawczej dotyczył 34 rodzin z dziećmi, co stanowiło ponad 18% ogółu rodzin z dziećmi korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sajnowie. Rodziny korzystające z pomocy społecznej to rodziny wieloproblemowe, które o ile otrzymają przestronną pomoc, mają potencjał do tego, aby realizować podstawowe funkcje opiekuńcze i wychowawcze wobec dzieci. Zatem konieczne było objęcie tych rodzin intensywną i kompleksową pomocą, aby poprawić ich funkcjonowanie. Praca z rodziną prowadzona jest w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi oraz pomocy finansowej. Nadmienić należy, że rodziny z dziećmi znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej obejmowane są różnymi formami wsparcia finansowego, zarówno w ramach ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodziny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Elementarną formą w zakresie wsparcia finansowego i rzeczowego rodzin z dziećmi jest zapewnienie dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych ciepłych posiłków. Wszystkie dzieci objęte wychowaniem i edukacją od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej mają taką możliwość skorzystania z tej formy pomocy. Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzona jest przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, których działania nakierowane są na zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalnych bytowych dzieci. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie taką informację o rodzinie przeżywającej trudności wypełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i po analizie sytuacji może zawnioskować o przydzielenie asystenta rodziny. Współpraca między rodziną a asystentem opiera się na wspólnym opracowaniu i realizacji planu pomocy. Działania pracowników socjalnych zostały wzmocnione poprzez pracę asystenta rodziny od 1 września bieżącego roku. W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny, plan pracy obejmuje udzielenie przez asystenta wsparcia w następujących obszarach. Poprawie sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomocy w rozwiązaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych. Motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pomocy w poszukiwaniu pracy. Motywowaniu do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Należy zwrócić uwagę, że wsparcie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i przy aktywnym współdziałaniu. Aktualnie wsparciem asystenta objętych jest 6 rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczymi. 3 rodziny nie wyraziły zgody na wsparcie ze strony asystenta. Asystenturą rodzinną w pierwszej kolejności objęto rodziny przejawiające największe trudności w prawidłowej opiece i wychowaniu dzieci, a tym samym zagrożone umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Praca asystenta odbywa się zawsze w miejscu zamieszkania rodziny. Pod opieką jednego asystenta nie może pozostawać więcej niż 20 rodzin. Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej przewiduje od 1 stycznia przyszłego roku wsparcie maksymalnie 15 rodzin przez jednego asystenta rodziny. A tak prywatnie powiem, że jeżeli asystent ma 10 rodzin, to ma co robić. Taki był projekt, który będzie do 10, no jednak od 1 stycznia przeszło wersję, 15 rodzin na jednego asystenta. Wspomnę tutaj, że pracownik socjalny na jednego pracownika socjalnego przypada ponad 60 aktywnych rodzin. Także tutaj ta praca jest bardziej zindywidualizowana. Warunki te umożliwiają, asystent pracuje w zadaniowym czasie pracy. Warunki te umożliwiają identyfikację i indywidualizację
indywidualizację pracy z rodzinami, niwelowaniu błędów, trudności oraz braku umiejętności sprawowania właściwej opieki. Asystent uczy ekonomicznego gospodarowania budżetem domowym, wypełnienia codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem domu, utrzymania czystości, również osobistej, załatwiania spraw urzędowych, wyrabia nawyki kontaktu z placówkami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami. Motywuje również do podejmowania terapii uzależnień, poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pomaga w sporządzaniu pism, wniosków, podań, zachęca i uświadamia rodzinom korzyści z uzyskania wsparcia w placówkach i instytucjach działających na rzecz dzieci i młodzieży. W sytuacji, gdy pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub życia, koniecznym jest odseparowanie go od dotychczasowego środowiska poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej. Takie rozwiązania nakazują zarówno przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Te akty prawne wyposażają służby sądowe i społeczne do podejmowania w określonych sytuacjach działań zabezpieczających wobec dziecka poprzez zapewnienie mu prawidłowych warunków życia i rozwoju w pieczy zastępczej do czasu powrotu pod opiekę rodziców, znalezienia rodziny adopcyjnej lub usamodzielnienia się dziecka. Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej na przestrzeni 3 ostatnich lat zobrazowałam w poniższych tabelach, które postaram się telegraficznie przedstawić. A więc w roku 2011 liczba dzieci pozostających w rodzinie zastępczej stanowiło to 17 dzieci. W 2012 było to 15 dzieci, w 2013 19. Chciałabym zwrócić uwagę, że są dzieci przebywające, nie umieszczone w tych latach. To nie jest tak, że w 2011 17 dzieci zostało umieszczonych. Na przykład dwoje mogło się usamodzielnić, troje mogło zostać umieszczonych. Są tylko dane, ile w danej chwili pozostaje w rodzinie zastępczej. Druga tabela obrazuje liczbę dzieci pochodzących z Chojnowa, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, bo tu mamy takie dwie formy pieczy zastępczej, czyli rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych widzimy tutaj taki spadek, bo w 2011 było to 15 dzieci, które były umieszczone w placówkach, w 2012 już tylko 13 i w 2013 11. Praca z rodzinami jest procesem złożonym i długotrwałym. Efekty pracy z rodzinami w przeważającym stopniu zależą od aktywności tych rodzin, otwarcia na otrzymane wsparcie, chęci prowadzenia w swoim życiu zmian przede wszystkim. Objęcie rodziny wsparciem asystenta nie zawsze gwarantuje przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W stosunku do jednej rodziny niezbędne były działania interwencyjne, których efektem było umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. I to już w momencie, kiedy zatrudnili asystenta rodziny. Jednak nie udało się, aby dziecko zostało nienaprawione. Dzieci dzięki uzyskanemu przez rodzinę wsparciu ze strony asystenta zmieniają się relacje panujące w rodzinie, eliminowane są błędy wychowawcze. Rodzice dzięki stałemu motywowaniu przez asystenta rodziny biorą udział w różnego rodzaju terapiach, odpowiednich do występujących problemów. Rodziny wieloproblemowe objęte są wsparciem ze strony różnych instytucji, m.in. także placówek oświatowych, służby zdrowia, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, miejskiego zespołu interdyscyplinarnego, sądu, policji. Istotne więc staje się stworzenie spójnego wsparcia dla dzieci i rodzin, systematycznie realizowanego przez wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz współpracujące instytucje i organizacje pozarządowe. Wieloaspektowa praca z rodziną naturalną, ochrona jej odpowiedniego poziomu życia oraz rozwój specjalistycznego wsparcia wydaje się na ograniczenie umieszczania dzieci w różnych formach pieczy zastępczej. I to na tyle z mojej strony, ale chciałabym jeszcze raz, bo spotykam się z różnymi opiniami, jeszcze raz zwrócić i zauważyć, że umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej odbywa się tylko w sytuacjach realnego zagrożenia ich zdrowia i życia. Ta decyzja nie jest decyzją łatwą, nie jest podejmowana pochopnie i zapada kolegialnie. Mówię, no takie różne opinie, że dziecko powinno jednak wychowywać się przy matce, w rodzinie biologicznej, mówię, ale to dochodzi tylko w sytuacjach realnego zagrożenia życia i zdrowia. Ile mamy takich przypadków, które mamy? Słucham? Ile mamy przypadków takich?
W mieście. Ale w roku? W ciągu roku. W ciągu roku tego? Dwa. A. Teraz w ostatnim miesiącu po wejściu asystenta to było jedno. Być może na początku roku, albo to był w ubiegłym roku, były trzy takie przypadki. Z czego twoje dzieci wróciło już do rodziny biologicznej, bo to był taki okresowy kryzys, kiedy matka musiała być umieszczona w szpitalu, po prostu przez dłuższy okres czasu, a nie było ojca. A drugie dziecko jest teraz, wróciło jeszcze nie na stałe, bo jeszcze są jakieś takie sąd, kurator i sprawa jest cała w rodeczu, także trudno mi powiedzieć, jak ona się skończy, ale jest z powrotem matką, niemniej jednak toczy się całe postępowanie jeszcze w sądzie. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, panie kierownik. Ile wszystkich pod swoją opieką macie? Rodzin? Rodzin. Rodzin z dziećmi. W ubiegłym roku, tak jak powiedziałam, to było 187 rodzin, a rodzin korzystając z pomocy, w ubiegłym roku wydaje się, że to było 477 rodzin. To jest spadające czy wzrastające? Rodzin z dziećmi? Tak. Myślę, że to na tym samym poziomie. Aha, czyli utrzymują się. W ogóle większa świadczenia biorąc od wielu lat, to są rodziny z dziećmi, czy gospodarstwa jednoosobowe. Realnie to jest około 477 rodzin w tamtym roku. Teraz jest miesiąc październik, to chyba jak robiłam na to było około 460-50 chyba. To jeszcze, no jeszcze dwa miesiące, prawda? Jeszcze jakieś pytanie do pani kierownika. Też mam pytanie. Jeżeli musimy powiedzieć, jeszcze krótki okres jest czasu, odkąd pomysł z tym opiekunem rodzinnym nastąpił. Czy pani zdanie ten asystent rodziny, czy to był dobry pomysł, czy będziecie państwo mieli możliwość głębszego poznania rodziny i działania? Tak, bardzo dobry pomysł. Tak, mi się tylko pomysł nie do końca może przemieszany, bo ta pierwsza wersja wystawy, te 20 rodzin, to nie ma chyba asystenta. To nie będzie, to będzie po prostu wypełnianie dokumentów, papieru, bo to sporządzanie opinii do sądów, także to już znowu odejdziemy od sedna sprawy, od tej pomocy i znowu to się zrobi to samo, co robią pracownicy socjalni. Idą na wywiad, przeprowadzają wywiad papierowy, 20 parę stąd, wracają do środka, wszystko to trzeba prowadzić w program komputerowy, przekazować ileś tam ton dokumentów. Asystent rodziny również wydaje opinię, kontaktuje się, ale robi to w formie krótkich notatek. Nie ma jeszcze wypracowanych, nie wiem, czy to się kiedyś nie zmieni. Znaczy tu ma dużo więcej czasu na pracę, na wejście w środowisko, no, na pomoc, na to, gdzie pracownik socjalny absolutnie. Do godziny 10 musi być w pracy, do godziny 10.15 przyjmuje wnioski, no bo musi klient dotrzeć, prawda, do nas po godzinie 10 do godziny, więc to jest tylko pierwsze godziny i to jest 60 parę rodzin różnymi problemami. To są zaburzenia psychiczne, to są innego typu, a tu już skupia się jedno, także może być może takie, może mówię, w dużych ośrodkach to są całe działy, czyli jest na przykład dział asysty rodziny, tam jest trzech asystentów, koordynator i zajmują się tylko tymi sprawami. Mówię, w małych ośrodkach to zajmujemy się wszystkim, osobami niepełnosprawnymi i robi to ten sam pracownik, dlatego mówię, no takie indywidualizacje wydaje mi się lepszą formą i bardziej skuteczną. A czas pokaże. Dziękuję. Jeszcze pytania? Nie ma, dziękuję panie kierownik. Dziękuję bardzo. Mówił to materiały. Te materiały można? Nie, bo to są tutaj maskę. Dobra, bardzo proszę. Szanowni radni, szanowni państwo, jak obiecałem, trochę dłuższa przerwa, pół godziny, wracamy na salę za na komisji o oświaty.
Uchwała pierwsza, podpunkt A. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Pomijam ustawę prawną. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwałę nr 35, łamane przez 172, łamane przez 13, Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik do uchwały w punkcie 7, paragraf 8, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2014 roku wynosi nie więcej niż 197 tysięcy złotych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przystąpimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem sprawy uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeżeli nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt B. Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Pomijam ustawę prawną. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, ona też była ta uchwała przedstawiana. Proponuję przystąpić do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem sprawy uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt C. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Legnica a Gminą Miejską Chojnów w sprawie zorganizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania prawosławnego w podaszkolnym punkcie katechetycznym przy parafii prawosławnej z Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy. Pomijam ustawę prawną. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Legnica a Gminą Miejską Chojnów w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania prawosławnego w podaszkolnym punkcie katechetycznym przy parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chcę, żeby wszystko jest zrozumiałe. Bardzo proszę, kto z radnych jest za przyjęciem strony uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna rada się wstrzymała, czyli stwierdzą, że uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie miasta Chojnowa na rok 2014. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 153 908,74 zł do kwoty 48 476 495,59 zł. Z tego dochody bieżące o kwotę 153 908,74 zł do kwoty 37 841 155,59 zł. Dochody majątkowe wynoszą 10 635 340 zł,
dochody ze sprzedaży majątku 3 363 400 zł, dochody bieżące 37 518 043 zł 85 groszy, zgodnie z załącznikiem numer 1 do 92. Rada drugie. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 153 908 74 groszy do kwoty 50 198 284 zł 59 groszy, z tego wydatki bieżące o kwotę 149 808 74 groszy do kwoty 36 929 055 zł 59 groszy, z tego wydatki jednostek budżetowych 29 464 204 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
795 934 zł 14 groszy. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 845 270 zł 73 groszy. Dotacje na zadania bieżące 2 029 830 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 905 223 zł 99 groszy. Cztery wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 141 186 zł 73 groszy. Wydatki na obsługę długu 211 610 zł. Wydatki majątkowe. Zwiększenie o kwotę 4100 zł do kwoty 13 269 229 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Zadania inwestycyjne w 2014 roku otrzymują brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Budżet po zmianach wynosi. Plan dochodów. 48 476 495 zł 59 groszy. Dochody bieżące 37 841 155 zł 59 groszy. Dochody majątkowe 10 635 340 zł. Plan wydatków 50 198 284 zł 59 groszy. Wydatki bieżące 36 929 055 zł. Wydatki majątkowe 13 269 229 zł. Ustęp trzeci. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 2 628 125 zł. Ustęp czwarty. Plan rozchodów wynosi 906 336 zł. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały Wojewódzkiej Burmistrzowi Miasta Chojnowa. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozpatrywaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem ustawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt E. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości. Rada Miejska Chojnowa uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości. 1. Od gruntów. A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ze względu na sposób zakwalifikowania i ewidencji gruntów i budynków. 90 groszy od 1 metra kwadratowego. B. Jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych. 4 zł 58 groszy od 1 hektara powierzchni. C.
C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej zawodowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 44 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni. Od budynku lub ich części 75 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynku mieszkalnej lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,93 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,80 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7,77 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 ust. od 3 do 7 cytowanej ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 34 łamane przez 170 łamane przez 13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 3. Wykonanie uchwały Prezydium Burmistrzowi Miasta Chojnowa. Chciałem zapytać, jakieś pytanie do pani uchwały? Proszę. Nie rozumiem. A jeszcze to? Na odwrocie. Czasem nie odwróciłem. Prawo 4 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Wojewódzkiego Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zaprezentowanie w dziedzinie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszenie w Gazecie Wojewódzkiej. Czasem nie odwróciłem sobie na odwrocie. Są jakieś pytania do stronie uchwały? My przystępujemy do głosowania. Jeżeli nie ma pytań, kto z radnych jest za przyjęciem czterech uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Informuję, że zostały obecne 14 rad. Następna uchwała punkt F w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Rada Miejska Chojnowa uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego. Od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. Od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej od 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanym z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi z dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia. Od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia.
Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 34 łamane przez 171 łamane przez 13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dziennik Urzędowy Wojska Dorosłowskiego z dnia 28 listopada 2013 roku, pozycja 6023. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały Komisji Burmistrzowi Miasta Chojnowa. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. Podlegał podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozpakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszenie w Gazecie Chojnowskiej. Myślę, że przystąpimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. No i nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Proszę przedstawić uzasadnienie do przyjęcia ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia wysokości podatku rządnego na 2015 rok w poradzie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka podatku rolnego na 2015 roku uzależniona jest od średniej ceny skupy żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy. Cena ta według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku wyniosła 61 zł 37 groszy za kwintal. Zgodnie z artykułem 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, podatek rolny od 1 hektara przeliczeniowego gruntu gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, co stanowić będzie w roku 2015 153,43 zł. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, co daje na 2015 rok stawkę 306,85 zł. Ustawa o podatku rolnym daje radom gmin prawo obniżenia cen skupu podanych w komunikacie. Cena żyta przyjęta za podstawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok jest niższa niż w roku podatkowym 2014 o 11,42%. Proponuje się przyjąć do podatku rolnego na 2015 rok cenę żyta podaną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 61,37 zł. Stosowny zapis zostanie przyjęty protokół, zostaje zapisany w protokole sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Następne uzasadnienie do przyjęcia ceny drewna stanowiącej podstawę ustalenia wysokości podatku leśnego na 2015 rok podanej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka podatku leśnego na 2015 rok uzależniona jest od średniej ceny skupu drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 roku. Cena ta według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku wyniosła w 2014 roku 188,85 zł za 1 metr sześcienny. Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, podatek leśny od 1 hektara wynosi równowartość pieniężną 0,220 tysięcznych metra sześciennego drewna, co stanowić będzie w 2015 roku 41,55 zł. Ustawa o podatku leśnym daje radom gmin prawo obniżenia ceny sprzedaży drewna podanych w komunikacie. Cena drewna przyjęta za podstawę do obliczania podatku leśnego na 2015 rok jest wyższa niż w roku podatkowym 2014 o 10,41%. Z uwagi na fakt, że podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest miasto Chojnów, las 1,7229 hektara proponuje się przyjąć cenę podaną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2015 rok w wysokości 182
8,85 zł. Stosowny zapis zostanie przyjęty w protokole, zostanie zapisany w protokole Rady Miejskiej w Wejkowie. Punkt następny. Analiza oświadczeń majątkowych. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2013 i z tytułu kończącej się kadencji radnych Rady Miejskiej Kolnowa złożona na sesji w dniu 23 października 2014 roku. Po przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych za 2013 rok i z tytułu kończącej się kadencji stwierdzam, że Rady Rady Miejskiej Kolnowa oświadczenia majątkowe złożyli w terminie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminy. W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. W oświadczeniach majątkowych radnych nie stwierdzono przypadku, o którym mowa w artykule 24k ust. 9 ustawy o samorządzie gminy. Dodam, że analizy oświadczeń majątkowych sporządzone przez Urząd Skarbowy w Legnicy są dostępne do oglądu w biurze rady. Bardzo proszę, Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożona przez Burmistrza Miasta Chojnowa na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014. Po przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych za rok 2013 stwierdzam. Oświadczenia majątkowe złożyły wszystkie zobowiązane osoby. To jest sekretarz, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje administracyjne. Wszystkie wymienione osoby oświadczenia złożyły w terminie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminy. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzam nieprawidłowości. W analizowanych oświadczeniach nie stwierdzam przypadku, o którym mowa w artykule 24a ust. 9 ustawy o samorządzie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 10. Interpelacje, zapytania radnych. Bardzo proszę, kto z radnych chciałby złożyć stosowne do pracy w zapytania. Proszę. Jeżeli nie ma, to przystępujemy do punktu 11. Informacje i komunikaty przewodniczącego rady. Wszyscy wiecie o tym, ale chciałem przypomnieć o przygotowaniu sprawozdań na 13. Może niektórzy się spodziewali, że będzie to dzisiaj, ale z uwagi na nasza sprawozdawcza sesja jest 13 listopada. Także chciałbym, bo już się nie spotkamy do 13 listopada, chciałbym przypomnieć o 11 listopada i nie zapominać o tym święcie. No, program jest wszędzie już wieszony, składowany, no to myślę, że już ranie się z nim zapoznali. Punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Nie przypominam sobie, żeby były takowe, no to nie było. Punkt 13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia. Bardzo proszę, kto z radnych chciałby taką złożyć. Punkt 14. Sprawy różne. Proszę bardzo. Kto z radnych chciałby? Radny Czesław, proszę. Grupa Komisji Obywatelskiej, czy nowo zakupionych tych rampach, które się teraz pozakładali, czy one są legowe, czy w dalszym ciągu są starego systemu? Kwestia część. Czyli część jest taka, część jest taka. Sam jest legowy, natomiast część jest tam bardzo legowy, które są najwłaściwsze dla danego celu. Ale wszystkie są energooszczędne. Dziękuję, proszę bardzo, radny Janek Kowalski. Mam taką prośbę, panie burmistrzu, na koniec. Bo widzę, że wszystkie prace porządkowe zostały zrobione. Chodzi mi o ten chodnik od mostu betonowego do przedsiadni. Tam pół jest zarośnięty trawą. Właściwie, a teraz wyszedliście do wody. Właściwie nie do użytku, żeby tam go nie wynieść, odczyścić. Czy nie wiem, czy to nasze służby, czy to powiatowe. No ale coś w tym
wylej jeszcze tam zgodnie z tym porządku. Bardzo proszę, radny Mariusz Kowalczyk. Przewodniczący, Szanowni Radni, ja przypomniałem z formalności, może jeszcze tylko Pana Przewodniczącego do 18 listopada chciałem Państwa zaprosić również na tydzień patriotyzmu, który jak co roku organizujemy w zespole szkół. Tymi patriotyzmu Pana jest sesją rozwieszone. Zaproszenie pozwolę sobie zostawić Pana Przewodniczącego. Tradycyjnie opisem patriotyzmu w tym roku wystawa okolicznościowa jest regionalna z racji pierwszej rocznicy śmierci księdza Krzysztofa Bojko. Przy ognisku będziemy wspominać jego też osobę poprzez jego wiersze, a kończymy głównie szanowny sobotę, także serdecznie zapraszam. Jeszcze można się zapisać, nie później już zachorować. Ale w sobotę. Nie, to jest wspaniała impreza. Mi się należą gratulacje do pana dyrektora za organizację tych imprez. Miałem przyjemność być na jednej takiej imprezie, na dwóch, przepraszam. Bardzo fajnie. Również zapraszam. Czy jeszcze ktoś chciałby w tym punkcie głosować? Jeśli nie ma, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 45. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.